Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk. Dzień dobry. Pisaliście podczas live'a, że chcielibyście zestawienie tych dwóch głośników, mianowicie Soundcore Motion Boom i Tracer Magnus Pro. Podczas live'a myślałem, że obydwa głośniki są do siebie zbliżone wymiarami, natomiast widać zdecydowanie, że Tracer tu przeważa. Ale czy będzie przeważał również w sferze dźwiękowej? Zobaczymy. Żeby nie było, że nic się nie odzywam, to omówię część wizualną tych głośników. Łączy je tak naprawdę to, że mają rączki i to, że mają membrany na bokach oraz zaślepkę z tyłu, pod którą znalazły się specjalne, konkretne gniazda. To, co je różni, to podświetlana wewnętrzna część rączki w Magnus Pro. Nie mamy tego w Ankerze. No i ogólnie jest znacznie większy, tak jak wspomniałeś. Przypomina nieco bardziej boomboxa, może nawet coś pomiędzy Xtreme'em a boomboxem, a może w tym miejscu bym go wpasował. Podświetlane również membranki. I na froncie ma podświetlane membranki boczne. Dokładnie. I przycisk główny sterujący. No ogólnie jest tutaj ta JBL-owa, nazwijmy to, jak już do tego przywykliśmy, faktura. Anker i raczej miękkich elementów nie ma, jest cały twardy, dobrze wykonany. Metalowa maskownica jej tworzyło na tylko całej reszcie. Tylko ten plastik wyglądający taki na tani, do którego dość często się przynajmniej ja czepiam. No, mnie aż tak nie przeszkadza, ale rozumiem. Łączenia widoczne mocno i na jednym, i na drugim głośniku. Tak naprawdę tutaj no, nie za wiele się dzieje. Są to dwa inaczej wyglądające głośniki. No i przede wszystkim różne gabarytowo, ale oba mogą się podobać. To możemy, myślę, zgodnie przyznać. Tak, na pewno będą miały swoich zwolenników i przeciwników. I może szybko przejdziemy, zaczniemy wymiarami i wagą, bo to od razu rzuca się w oczy. 377 na 157 na 180 mm rozmiary, wymiary Tracera. 300 na 110 na 110 wymiary Motion Boom. Waga 2900 gramów, natomiast Motion Boom 1600 gramów. Różnica jest spora, prawie dwukrotność na stronę Tracera. Jeśli chodzi o wagę, no to tu mamy 60... Waga to już była. Jeśli chodzi o moc, no to tu mamy 60 watów, natomiast tu 30. Pasmo przenoszenia w Tracerze od 80 Hz do 20 kHz, w Motion Boom od 60 Hz do 20 kHz również. Maksymalna głośność 100 dB w Magnusie i 98 dB w Soundcore. Bateria, to tu jest spora różnica, bo tu mamy 5400 mAh, natomiast tu mamy 10000 mAh. Bluetooth 5.3, 5.0, odporność na poziomie IPX6, jeśli chodzi o Magnusa, IPX7 w Motion Boom. Czas pracy, Soundcore większa bateria, czyli w okolicach 20 godzin. Magnus, mniejsza bateria w okolicach 12 godzin, oczywiście nie na maksie i prawdopodobnie nie z podświetleniem. Czas ładowania, no to tu mamy 4 godzinki do pełna, tych 10 000 mAh. Tu mamy 5400 mAh, jeszcze raz to podkreślę, i będziemy to ładować między 4 a 6 godzin w zależności od wybranej przez nas ładowarki. Doman bardzo fajnie to opowiada w teście, którą ładowarkę z jakim napięciem musimy wybrać, żeby szybciej naładować Magnusa, więc polecam, żebyście tam zajrzeli, jeśli chcecie rozwinąć ten temat. Cena tych głośników, no to na dzień dzisiejszy, na dzień nagrywania tego testu, cena Motion Boom 400 zł, Magnusa Pro 429 zł. Cena nie jest tu raczej wielką przeszkodą, bo kosztują dość podobnie. No co, wybierzemy wygranego poprzez przesłuchanie na ślepo. No tak, bo po specyfikacji to Motion Boom jest głośnikiem dużo bardziej mobilnym, bo lżejszym, wygodniejszym w noszeniu i dłużej trzymającym na baterii i odporniejszym na ewentualne zachlapania. Natomiast no, cała reszta specyfikacji wskazuje, że będzie tutaj lepszy dźwięk w Magnusie. Ale czy to się potwierdzi? No to zaraz zobaczymy. Obydwa głośniki sprowadzone do tej samej głośności. Przywrócone ustawienia domyślne, jeśli chodzi o Motion Boom.
ustawienia domyślne na Magnusie Pro. My zakładamy maseczki, Konrad je przemiesza i będzie odtwarzał nam muzykę. Jesteście gotowi, tak? Ja rozumiem. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Rączki zabierzmy może. Rąsia! Ojej, wjechałem w regał. Będą tak w miarę na środku stały, na ile to możliwe. No i głośniki ustawione elegancko. Się nagrywa. Czy jesteście gotowi na ten niesamowity moment? Oczywiście. Doznanie energetyczne. Oczywiście, że tak. To zaczniemy od utworu klubowego. Będzie to utwór bardziej taki Edison Underwater. Głośnik, który będzie grał pierwszy, to głośnik, który stoi, a zazwyczaj grał w prawej, to teraz będzie pierwszy z lewej przed burzykiem. Jest to głośnik, a nie powiem. Numer jeden. Bardzo głośno jest. Głośno? Odsunę się. Teraz na głośnik. A faworyta? I rockowo Tainted Red Revision. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious I know. Wyniki? Do przodu? No, ja pokazałem do przodu. To teraz jeszcze do boku? Dobrze, dobrze. To najpierw, zanim powiesz 4-4, to jakaś opinia? Bardziej podobał mi się pierwszy głośnik. Wydawał mi się... w utworze klubowym bardziej podobał mi się tam wokal. Bo być może siedzę za blisko po prostu. Właśnie tego, chyba było za głośno, bo tego głośnika, który jest przede mną, ale tu mi się nie podobał wokal, tak trochę pierdział na końcach, natomiast w tym koło ciebie
był taki bardziej przejrzysty i tego nie zauważyłem, więc to był jeden z główniejszych powodów. No i ten bas nieco bardziej mi się tam podobał, ale to naprawdę jakieś tam niewielkie różnice były. Jeśli chodzi o utwór rockowy, no to tu podobał mi się zdecydowanie bardziej głośnik numer 1, bo moim zdaniem był bardziej przestrzenny, ale to też nie wiem, czy nie jest to spowodowane tym, że po prostu te głośniki są zbyt duże i zbyt blisko nas stoją. Bo nie wiem, jaka jest twoja opinia. No właśnie, to chyba to musiał być za głośno, Doman nas tutaj troszeczkę pokatował. Mi się pierwszy miał moim zdaniem trochę głębszy bas, mocniejszy, ale nie wiem, czy lepszy, bo on był jakiś taki trochę przeciągły. A poza tym to jakoś mi się wydawało, że wszystko było bardziej zlane w nim. Drugi jakoś miał krótszy bas, takie krótsze te uderzenia były, bardziej sprężyste. I chyba bardziej mi odpowiadał tamten mimo wszystko, chociaż ten bas był ciut słabszy. W rockowym? Kurde, znowu chyba bardziej jednak podobał mi się ten przed tobą głośnik niż ten przede mną, więc... I co ciekawe, no bo teraz możemy powiedzieć, który naszym zdaniem, ja zaufałem, że mi się bardziej podoba jednak Anker mimo wszystko, czyli ja uważam, że pierwszy był Tracer, drugi Anker. Ten przed tobą był, ja obstawiam, że ten przed tobą to jest Anker, a ten przede mną to jest Tracer. Czyli obaj uważamy, że ten, który naszym zdaniem był ładniejszy, to jest Anker. Tak. Tylko jeden z nas ma rację. Dokładnie tak. No i który? Tego nie wiem. Co robimy? Podnosimy maseczki. Ten był Anker. Tak. Czyli ja miałem rację. Czyli mnie się podobał bardziej Tracer. Mhm. No ale to tak jak mówię, to już może być też spowodowane tym, że po prostu te głośniki były za blisko nas i były nieco za głośno. Głośno były bardzo, no. Trochę Doman nas pocisnął tutaj. Kolejny Another Love się okazało, że było cichsze trochę, jak robiłem pomiar, a potem ten... Kiedyś Underwater jednak głośniej grał. No bo w Tracerze pierdział, a to było głośności, tak? Pierdział mi nieco wokal z tej odległości. I to była główna przyczyna, dla której wybrałem głośnik numer 1, bo wydawało mi się, że Anker no aż tak mocno by z tak bliskiej odległości nie podpierdzał. No będziesz mieszał? Tak, zobaczymy, czy usłyszycie różnicę, który. Czy w sensie czy cały czas będzie ci to samo. Strasznie problematyczny jest ten Anker. Dobra, to muszę wytrzeć, poczekaj. Czy już nie? Dobra, to tam już możemy powiedzieć. O jeden poziom przyciszyłem te głośniki. Przemieszam teraz. Już bez notowania teraz, a co? Tak, bez notowania. No dobra, to ja wszystko odkładam, bo już założyłem maseczkę. No ja też odłożyłem właśnie. Dam w tym samym utworze może, nie? Mhm. W tym, co był pierwszy. Zobaczę, czy... Ale nawet w ogóle dam dwa poziomy. To najpierw zagra głośnik przed burzykiem, tak jak to było. Ale może to być inny. Może być inny. A może być ten sam. A może to jest najgorsze. Gram Headless Underwater, tak? Bardzo głośne są. O, teraz jest tak ok. Teraz wydaje mi się, że są bardziej zbliżone na tym poziomie głośności. No i obstawiałbym, że podoba mi się bardziej chyba znowu pierwszy głośnik. Mnie też, ten przede mną. Mhm. Teraz ten przede mną mi się bardziej podoba. Miał i ten basik równy, soczysty, fajny, a jednocześnie te wokale nie były takie strasznie... Napastujące. Dokładnie, wszystko na raz. Ale no teraz który to jest? Twoim zdaniem. Ja obstawiam, że może to być Anker. Trzymasz się dalej, że to jest Anker. Mhm. Nas podpuszcza. Tak. Podpuścić i skasować.
No ja też uważam, że... Ale no ja wtedy pochwaliłem... No dobra, to będę się trzymał tego, co mówiłem, że to Tracer był. Trudno. No to podniesiesz. Zmieniłem kolejność. No na tej głośności podobał mi się bardziej Tracer. Nie też, ale ja się trzymam tego, co powiedziałem wtedy, a u ciebie się zmieniło. To już teraz to jest nie do rozstrzygnięcia. No dla mnie dwa razy Tracer zagrał lepiej, więc ja się trzymam tego, że ten soundcore jest... Ja występowałem w teście soundcora tym głównym. No chyba tak. Bo nie wiem, bo nie. To jest nas trzech, mogło być tylko dwóch. Ja nie pamiętam. No właśnie. Już patrzę. No ale mimo wszystko Tracer jest porównywalny do Ankera. No, no nie ma co się oszukiwać. No nie, no to bez żadnego problemu, oczywiście, że tak. Mife zjadał Motion Boom bez żadnego to problemu. To prawda, okej. Okay. Nie pamiętam, z czym on jeszcze tam był porównywany, ale było kilka porównań właśnie z tym... Był z Irfanem. I tu chyba Irfan wygrywał. Irfan był ciut lepszy, bo był... opadł drugi kadr. Albo w ogóle nie był włączony. Już na ten drugi nie włączałem. A, okej. Okay. No to Irfan był dużo mniejszy, a grał podobnie albo nawet ciut lepiej. No ale ja do Irfana też mam... Ty ze mną występowałeś. No właśnie, to niedobrze. Irfan i JBL Charge 5 Wi-Fi. A to Charge to go w ogóle zjadł. Okrutnie. No to tak. No nie jest to zły głośnik, kurczę, no nie jest też jakoś niesamowicie mocno wyceniony. No tak, i cena jest jego największym plusem, jeśli tam on jest za te, ile my mieliśmy, 350 za niego zapłaciliśmy? Tak, no na dzień, dzisiaj jak nagrywamy ten test, kosztuje 400 zł, no ten jest 30 zł droższy. Tego musimy ściągać z Chin, ten jest polskiej dystrybucji, bo ten chyba jest tylko, nie, Amazon? Amazon w ogóle. Amazon, ewentualnie jakieś tam Geekbuyingi chyba. No ale no to jednak tam dochodzą nam jakieś podatki zawsze, no to też musimy trafić na jakąś promocję. No jeśli kupimy go poniżej 400 zł i komuś się podoba, no to okej. Okay, no ja tak, jest mobilny, problemu. Jest wytrzymały, to się zgadza, no ale nawet takim śmiesznie by się wydawało Tracerem, to nie jest jakąś żadną marką audio, a już na pewno nie ma marką premium audio. Nie no, marką audio jakąś tam jest, no już wypuścili trochę tych głośników, nawet ale nie premium. Ale nie premium, tak. To no, dwa razy wskazałem, że bardziej podobał mi się Tracer od tego Ankera. To już nie może być przypadek na różnych głośnościach. To już nie może być przypadek, dokładnie. No. Pewnie biorąc pod uwagę to, że ja wolę mniejsze głośniki i dłużej grające na baterii, to bym wybrał tak już świadomie wszystko i biorąc wszystkie rzeczy pod uwagę Ankera pośród tych dwóch. Ale na czysty dźwięk wybieram Tracera. No ja pod względem wyglądu wybrałbym Tracera, bo bardziej mi się podoba, ma to podświetlenie. Jeśli chodzi o mobilność, wiadomo, czas ładowania, czas pracy na baterii, no to wszystko to z kolei przemawia za soundcorem. A dźwięk już pół na pół masz? No dźwięk, no jakoś tam wiesz, no aż takiej dużej różnicy na pewno, no by tam inaczej brzmiało, jakbyśmy też je postawili tak na maksa, na maksymalnej głośności, odstawili gdzieś tam na podłogę i poszli sobie w drugi kąt pokoju, to na pewno bardziej było to zauważalne. Natomiast ale zauważalne nie wiadomo co by było, na czyją korzyść. No to o tym mówię. Natomiast na takiej głośności, jeśli ktoś chciałby kto w miarę rozsądku słuchać, no to sądzę, że ten, który będzie taniej i ten, który Wam się bardziej podoba. Tak jest. Można według własnych predyspozycji wybrać, bo no i kolejną różnice nie są ogromne. Zaletą Ankera jest to, że ma aplikację, gdzie mamy ten jednak korektor, że możemy no nieco tak, zmienić. Oczywiście. No to też to ma to się wpływ zgadza. Przemawiający na jego, jakiś tam jego korzyść. To się zgadza, ale Tracer to po prostu prostota i ładny wygląd. I wciąż dobre brzmienie. To prawda. Bo ja i tak bym z aplikacji nie korzystał, bo jestem leniwy. No więc właśnie, o tym mówię. Także no, ciężkie są to ale tematy. Patrzę też pod kątem naszych widzów, bo mnóstwo naszych widzów instaluje te aplikacje. Tak, i lubią, i cieszą się oczywiście. I to akurat szanuję, no. Ja tylko jestem... ja uważam, że no, też nie ma czegoś takiego jak jednolite, najlepsze ustawienia, no bo to każdy ma trochę inny słuch, każdy trochę innej muzyki słucha i inne rzeczy boli. Dlatego sprawdzamy głośniki na domyślnych, domyślnym właśnie, trybie, bo one wtedy... Są tak, jak Pan Bóg je stworzył. Dokładnie tak, jak my, dopóki nie pójdziemy pod skalpel. Dokładnie, a ja już byłem. No ale nie estetyczny. Chyba, że coś sobie tam poprawiałeś. Tak, włosy sobie poprawiłem. Jesteś nieestetyczny. No dobrze, dajcie znać, co Wy słyszeliście. Tego Ankera to już przemaglowaliśmy chyba ze wszystkim, z czym się dało. No to chyba jego czwarty blind test w tym momencie. Przegrywa cały czas go sprzedać. No teraz był taki, wiesz, taki był...
Można je gdzieś tam ex aequo obok siebie postawić. Mimo, że jest mniejszy, to jakoś tak aż tragicznie gorzej nie wypadł. A nie, moim zdaniem nie. Nawet nieco lepiej. Na wyższej głośności. Tak. Z wami dzisiaj Burzyk, Hudson, Tracer Magnus Pro i już Soundcore. Nie mówimy Soundcore by Anker, bo się czepiacie, niech Soundcore wam będzie. Soundcore by Anker Motion Boom. A jednak mówimy. Do zobaczenia. Dlaczego się czepiamy? Bo na przykład nie mówimy Extreme by JBL. No bo oni tak nie piszą, a tu jest tak napisane na pudełku. Anker wszędzie. Soundcore by Anker. No. Soundcore by Anker Motion Boom. Ja sobie tego nie wymyśliłem z niczego, tylko mówię, jaka była argumentacja widzów. No bo nie przeczytali tego, co było napisane na pudełku. No. A my czytamy. Do zobaczenia.